Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I witam się z wami tym pozdrowieniem nie bez powodu. Pomimo tego, że nie stosujemy go już zbyt często dzisiaj, ale stosowano go kiedyś bardzo często. Można powiedzieć nawet to na podstawie Biblii, dlatego że chyba większość listów zaczyna się właśnie dokładnie takim, albo delikatnie tylko kilka słów może jest zmienionych, ale takim pozdrowieniem się zaczyna. I chciałem się dzisiaj skupić na, nie na łasce, choć jest ona w zasadzie podstawą wszystkiego, tego, że tu jesteśmy, ale chciałem się skupić dzisiaj na pokoju. I jest to temat, który nie chciałbym, żebyśmy potraktowali jako wykład, czy jako jakieś takie podejście, że teraz wyłożymy sobie słownik języka polskiego, że przeczytamy sobie jakieś fragmenty Biblii i coś się dowiemy. Chciałem was prosić, żebyśmy dzisiaj spróbowali odebrać Boże Słowo na poziomie naszego ducha, na poziomie naszego wewnętrznego człowieka, dlatego że teologia niewiele nam pomoże, kiedy przychodzi niepokój do naszego życia. Staż wiary może trochę. Wykształcenie czy jakieś inne elementy naszego jakby dorobku niewiele mogą się zdać, ale myślę, że jest to taka sfera naszego życia, która potrzebuje mocnego ducha. Dlatego, że chciałbym dzisiaj powiedzieć nie o takim pokoju, który jest między narodami czy między państwami, nie o takim pokoju, który jest między ludźmi, między jedną a drugą osobą czy w jakiejś wspólnocie, ale chciałem dzisiaj, żebyśmy się skupili na pokoju, który jest w środku, wewnątrz nas, takim pokoju wewnętrznym. Myślę, że generalnie on jest źródłem tego pokoju, który wychodzi też później na zewnątrz i w relacjach i tak dalej, ale myślę, że jest on szczególnie ważny i myślę, że to pozdrowienie, które stosowali wcześni chrześcijanie i w zasadzie nawet jeszcze starożytni Żydzi, bo słowo pokój, które czytamy w Nowym Testamencie, Irene, to jest to samo słowo szalom, które czytamy w Starym Testamencie i wiemy dobrze, że do dzisiejszego dnia witają się niektórzy szalom, pokój wam. I to nie tylko ludzie z Izraela, ale i w większej części świata. Chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, na poziomie naszego ducha też, dlatego że list do Galacjan w 5 rozdziale i 22 wersecie mówi, że pokój jest owocem ducha. Pokój jest owocem ducha, czyli nie ciała, nie jest to coś, co na przykład tak siła nasza, ale jest to coś, co dzieje się na poziomie ducha. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, rozdział 4 i będziemy czytać od wersetu 6-7. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu.
A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Apostoł Paweł pisze tutaj, że mamy przestać martwić się o cokolwiek. Co jest najczęstszą przyczyną utraty przez nas takiego wewnętrznego spokoju, naszego pokoju? Co zaburza nasz pokój? Z reguły są to jakieś zmartwienia, prawda? Troski, problemy. Apostoł pisze tutaj, że mamy przestać się martwić o cokolwiek. W takim razie co zamiast zmartwienia? Bo czytamy dalej, że apostoł Paweł mówi, przestańcie martwić się o cokolwiek i koniec. Ale czytamy, że raczej, albo jak to jest w... O, tak samo. Raczej co? W każdej sprawie, czyli takiej, której, o którą się martwimy, co mamy zrobić? Modlić się i prosić, ale z dziękczynieniem. I po co to mamy robić? Aby przedstawić nasze potrzeby Bogu. To w takim razie można by zadać pytanie, to on ich nie zna? Czy on nie wie, jakie są nasze potrzeby, czym się martwimy? Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś podzielić z kimś jakimś takim swoim wewnętrznym dylematem, czy przeżyciem, czy coś, co was gdzieś tam trapiło. I nawet pomimo tego, że ta osoba wam nie odpowiedziała, to samym tym, że podzieliliście się z tym z kimś, powiedzieliście, wypowiedzieliście to, nie trzymaliście tego gdzieś tam głęboko w ukryciu, tylko wyraziliście to, to była ulga, nie? I tak czasem się słyszy, a cieszę się, że mogłem ci to powiedzieć, nie? I wiecie co? My mamy kogoś, komu możemy powiedzieć wszystko. I w zasadzie to nie musimy się nawet wstydzić, że na przykład będzie się z nas śmiał, albo że nas nie zrozumie, albo że pomyśli, ale co ty za głupoty gadasz, albo nie masz racji, tylko wiemy, że on w zasadzie to już wie, co my myślimy. On już wie, co my chcemy mu powiedzieć. I myślę sobie, że jeżeli pomyślimy sobie o najlepszym doradcy na świecie, takim, wiecie, psychoterapeucie, który ma całą ścianę dyplomów i potrafi na każdą sprawę, którą się do niego przyjść, odpowiedzieć tak, wiecie, tak w punkt, to myślę, że on mógłby na praktyki pójść do tego, kogo my mamy, do naszego Boga, mógłby pójść na praktyki, bo ten psychoterapeuta jeszcze mało wie. Do Boga, kiedy przychodzimy, kiedy przedstawiamy mu naszą prośbę, kiedy przedstawiamy mu nasz problem, naszą troskę, to on nie tylko wie, jak nam doradzić, chociaż czasem tego nie robi w swojej mądrości. On nie tylko wie, jak rozwiązać ten problem, chociaż nie zawsze nam to pokazuje od razu, czy nie zawsze nas kieruje też we właściwym kierunku, czasem daje nam chwilę poczekać. Ale on też wie, w jaki sposób zdjąć to z nas. Tak jak czytamy, że złóżcie swój ciężar na mnie. I on wie, w jaki sposób ten ciężar z nas zdjąć. Co zrobić, żeby ten ciężar z nas zdjąć. Tylko jakie w tym wszystkim jest nasze zadanie? Modlitwa i z prośbą przyjście do Niego. Ale co tu robi to dziękczynienie, czy ta wdzięczność? Co ona tu robi właściwie w tym całym fragmencie? Bo przecież my przychodzimy dopiero z czymś, z jakimś problemem, z jakąś prośbą, z jakąś sprawą, którą chcemy przedstawić. To dlaczego jest dziękczynienie i dlaczego jest wdzięczność? Myślę, że
Mogą być dwa powody przynajmniej. Po pierwsze, kiedy ja przychodzę modląc się na przykład o moje uzdrowienie, bo boli mnie coś albo dokucza mi coś, to już jestem wdzięczny za to, że niezliczoną ilość razy Pan Bóg już mnie uzdrowił w życiu. I to jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że ja już jestem wdzięczny Panu Bogu, że i w tej sytuacji, z którą teraz do Niego przychodzę, też pomoże. Nie wiem jeszcze jak, ale wiem, że pomoże. I wiem, że On mi nie powie, no Pana już dzisiaj nie przyjmę, bo ja pracowałem do 17. Także jakby Pan się mógł mówić tam w recepcji, to kiedy indziej. Ja wiem, że mi On nie powie, no ale tu się nie da nic zrobić. To właściwie ja Pana skieruję do kogoś innego, może On Panu pomoże, ale ja tutaj nie jestem w stanie nic zrobić. Ja wiem, że On nie tylko wie, jak to wszystko rozwiązać, ale też chce to zrobić, chce mi pomóc. I nawet jeżeli sytuacja, z którą ja do Niego przechodzę, jest moją winą, bo na przykład coś zepsułem albo coś zaniedbałem i sam się wpędziłem w jakieś tarapaty, to wiem, że On ma takie serce, że On chce mi pomóc w tej sytuacji. Jeśli ja do Niego przychodzę w modlitwie z prośbą, z błaganiem, to On chce mi pomóc. I mamy obietnicę w kolejnym wersecie. Kiedy już przyjdziemy, poprosimy z wdzięcznością i przedstawimy nasze prośby naszemu Bogu, to mamy obietnicę. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. I tutaj są też dwa słowa. Że będzie strzegł. Od czego? Będzie strzegł. To zmartwienie tego pokoju ja sam nie wyrzuciłem. Przyszedł przeciwnik. Przyszedł ktoś, kto czy do moich myśli, czy do moich uczuć, czy do moich oczu, uszu dał coś, co zburzyło ten pokój. I ten pokój Boży to nie jest taki zwykły pokój. To jest pokój Boży. On będzie strzegł naszych serc i naszych myśli, żeby przeciwnik nie miał po raz kolejny dostępu. Bo on będzie próbował. To jest więcej niż pewne, że on będzie próbował. I teraz pytanie, czy ja potrzebuję w tym momencie coś czuć? Czy w tym momencie, kiedy ja przychodzę z dziękczynieniem, z prośbą w modlitwie do Boga, to ja potrzebuję coś konkretnego odczuć, że teraz coś się stanie i to jest ten moment, że ja ten pokój odebrałem. A jak się to nie stało, no to nie odebrałem. Czy mam oczekiwać na jakieś konkretne uczucie albo jakieś konkretne zdarzenie? Jakaś światłość. Czy może nie jest tak, że to wymaga mojej wiary po prostu, przyjęcia? I tak jak teraz w tygodniu postu i modlitwy odmawialiśmy naszemu ciału jedzenia choćby, to ja w tym momencie odmawiam mojemu ciału kontroli nad tym, co ja odczuwam, co ja myślę, co jest w moim sercu. Mówię nie. Ja to powierzyłem temu, który mi pomoże, który zna rozwiązanie i nie będę się teraz już tym martwił. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział i przeczytam werset, który dzisiaj już Gosia podczas uwielbienia przeczytała. Także bardzo dziękuję. I to mówi Jezus podczas ostatniej wieczerzy
ze swoimi uczniami. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję go wam inaczej, niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. Jezus mówi tutaj, że daje nam pokój, ale nie tak, jak daje świat. A jak daje świat? Bo tak, świat, czyli to, co wokół nas jest, myśl o tym cielesnym świecie, w jaki sposób on daje pokój? Kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy pokój, jeżeli się dobrze wszystko układa, nie? Jesteśmy zdrowi, mamy co jeść, mamy pracę, rodzinę poukładaną, czy wierzącą, czy po prostu rodzinę mamy, nie jesteśmy sami, tak? To też jest ważne. Czy po prostu mamy ludzi, którzy są wokół nas, którzy nas lubią, dla których jesteśmy ważni, czy nas szanują? I to jest pokój, który daje świat. I teraz co się dzieje, kiedy któraś z tych naszych ziemskich takich rzeczy, która daje nam pokój, kiedy jej zabraknie, albo kiedy my polegając na niej ją tracimy. Na przykład byliśmy spokojni, bo mieliśmy dobrą pracę, dobrą gdzieś tam posadę i przez to zarobki dobre, mieliśmy możliwość na dobrym poziomie żyć, utrzymać samochód, dom, rodzinę i tak dalej, a teraz okazuje się, że przychodzi pandemia i jest jakaś redukcja etatów. I tracimy tą pracę. I z reguły za tym idzie to, że to jest ludzkie, takie naturalne. I co teraz? Jak to znaleźć i tak dalej, nie? Ale to jest coś, co przewyższa zrozumienie nasze, co przewyższa nasze pojmowanie, to w jaki sposób Duch Święty, w jaki sposób Bóg jest w stanie dać nam pokój, jest w stanie w takiej sytuacji nas uspokoić. I na pewno już słyszeliśmy nieraz ten werset, słyszeliśmy właściwie te wersety, bo ja myślę, że to są bardzo znane wersety. Tylko moje pytanie jest, czy ja to już umiem? Tak w cudzysłowie, czy to już umiem? Bo no ja muszę się szczerze przyznać, że tak co jakiś czas tak naprawdę jakbym uczył się tego na nowo. Ja wiem, że przeciwnik jest bardzo sprytny też, nie? I on na różne sposoby próbuje nas podchodzić. Nawet kolejny raz tak samo. Nawet nie mówię, że to jest coś nowego, co on wymyślił. Kolejny raz to samo. Przywalił jakiś problem, który już był i znowu. I to też, myślę, jest coś, czego musimy się nauczyć, ale nie fizycznie, nie cieleśnie, nie jakby naszym ciałem, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Musimy nauczyć się powstrzymywać w tym momencie nasze ciało, nasze odruchy takie naturalne i dać pole do działania Duchowi Świętemu w naszym duchu. Ja też nie mówię tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja też nie mówię o tym, że jeżeli martwię się o to, że jest ciężka zima, idzie, głoszą mrozy, no to ja się nie będę przejmował, węgla nie kupię. A tam będę się tym przejmował i martwił. Węgiel jest drogi, drzewo też pewnie, też. Ja nie o tym mówię, nie? To chyba myślę, że każdy z nas ma jakieś rozeznanie, nie? W którym momencie to zmartwienie, które ja mam, czy to, czym co zaprząta moje myśli, jest czymś takim zdrowym, naturalnym, że muszę coś zjeść, muszę się w co ubrać, muszę sobie zagrzać dom i tak dalej, a w tym momencie obciąża mnie to za bardzo i jest takim sidłem dla mnie. I chciałbym jeszcze, żebyśmy przeczytali taki fragment 37 psalmu.
W 37 psalmie i wersecie 37 też, druga część tego wersetu mówi, bo przyszłość należy do męża pokoju. I co to znaczy? Że przyszłość należy do męża pokoju. Bo jak popatrzymy na kierunek, w którym nas zachęcają media i kultura i tak dalej, to w zasadzie wydawałoby się bardziej, że dalej zachęca się ludzi, żeby szli nie tych, którzy są mężami pokoju, tylko tych, którzy są mężami walki i idą do przodu i nie przejmują się. I w zasadzie to wszystkie dążenia ludzi do władzy też nie są pokojowymi ścieżkami z reguły. Co znaczy, że przyszłość należy do męża pokoju? Ja rozumiem to tak, że jeżeli ja, będąc zmartwionym i myśląc cały czas o tym czy o innym, zamykam się w tym świecie, to jestem niewolnikiem mojego niepokoju. I ja nie jestem w stanie iść dalej. Dlatego, że zatrzymuje mnie to w miejscu. Cały czas martwię się o tym, że coś było źle i coś się stało, albo coś będzie źle i coś się może stać. A mąż pokoju duchowymi oczami patrzy w przyszłość. I pomimo tego, że myślę, że ma świadomość, że coś się może stać, ale on patrzy w przyszłość duchowymi oczami i wie, że jest w najlepszych rękach, cokolwiek się stanie. Dlatego, że to właśnie daje życie. Bo możemy sobie żyć takim życiem, że nam serce bije i wszystko tam działa tak, jak trzeba. Ale tak naprawdę możemy nie żyć. Bo możemy być zamknięci i zmartwieni. Możemy być w tym wszystkim w więzieniu. Dlatego, że w liście do Rzymian też czytamy w 8 rozdziale, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I diabeł, szatan, przeciwnik chciałby, żebyśmy umarli duchowo, żebyśmy właśnie w takim stanie żyli. On nie chce, żebyśmy myśleli o życiu, żebyśmy mieli pokój. I powiem wam, to było dla mnie takim szokiem trochę, jak pomyślałem o tym w tym kontekście, ale w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w wersecie 36 i 37, czytamy, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa On sam stanął wśród nich i rzekł: pokój wam. A oni wtedy się zatrwożyli i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. I tak pomyślałem sobie, że można słyszeć nawet słowo o pokoju i oni to słyszeli od samego Jezusa, a i tak tego nie wzięli. I tak nie dali temu wiary. Dlatego, że posłuchali ciała. I dzielę się dzisiaj z tym z wami, dlatego, że ja myślę, że w moim życiu i może w waszym także musimy sobie przypominać często
różne prawdy. Niestety, ale tak jesteśmy skonstruowani, że zapominamy. Bardzo dobrze, że mamy Ducha Świętego, bo czytamy, że On nam wszystko przypomina. I nawet apostoł Piotr pisał, że nie nudzi się mu ciągle przypominać. I zdawał sobie pewnie sprawę z tego, że pomimo tego, że już coś przeżyliśmy, to potrzebujemy cały czas być czujni. Dlatego, że nasze ciało działa przeciwko naszemu duchowi. I to jest taka walka, w której my możemy, tak jak ostatnio słyszeliśmy, możemy zdecydować, komu damy dojść do głosu. Chciałem na koniec jeszcze przeczytać jeden fragment, który na pewno wszyscy dobrze znamy, z Księgi Izajasza z 9 rozdziału i w drugą część 5 wersetu. Czytamy tutaj, że władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Ja jestem przekonany, że On jest księciem pokoju naszego. Że to jest najlepsze źródło, do którego możemy przyjść. Jeśli cokolwiek powoduje nasze zmartwienie i możemy przyjść z dziękczynieniem, w modlitwie, przedstawiając Mu nasze prośby. I On jest cudownym doradcą. Nie zostawi tego tak po prostu, nie zostawi nas, ale da pokój, który przewyższa wszelki rozum. Amen. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że u nikogo innego, jak tylko u Ciebie, możemy znaleźć pocieszenie. U nikogo innego, jak tylko u Ciebie, możemy szukać pokoju, Ojcze kochany. I tak prosimy Cię o to dla nas. Chcemy sobie to dzisiaj przypomnieć. Chcemy naszemu duchowi przypomnieć, jak cudownym doradcą Ty jesteś. Ty, Książę pokoju. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty dajesz pokój w taki sposób, w jaki tego nie potrafi dać świat. Nie jest w stanie w żaden sposób świat cielesnymi rzeczami dać nam tak trwałego i tak cudownego pokoju, jaki Ty jesteś w stanie dać, kochany Ojcze. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Cię o to, abyśmy byli czujni, abyśmy, kiedy przychodzą zmartwienia, kiedy przeciwnik atakuje nasze myśli, nasze serce, abyśmy nie dali dojść do głosu naszemu ciału, aby nasze myśli nie uciekały w tym kierunku, aby nasze myśli nie dały się wplątać w to, ale aby nasz duch, Panie, mógł zaufać Tobie, Ojcze, abyśmy mogli poddać się Tobie, abyśmy mogli przyjąć ten pokój, Ojcze kochany. Proszę Cię o to dla nas. Proszę Cię o to, Panie Boże, żebyśmy mogli o tym pamiętać. I tak wierzymy, że będziesz nam to przypominał, Ojcze kochany. Że będziesz nam to przypominał, kiedy będziemy tego potrzebowali. Bo Ty nas nie zostawisz nigdy, kochany Ojcze. Tobie niech będzie chwała. Amen.